I czy coś jeszcze możemy od wyroczni brać? Czy to był ostatni upgrade do Dark Jacka? Chyba to był ostatni, dobra. Więc w sumie weźmy sobie jakiś pojazd i ja wam będę tłumaczył teraz powolutku, o co chodziło z tym wszystkim, po co my robiliśmy tę minigierkę. Pieprzone metalheady, kuźde. Jak nie Crimson Guardowie, to metalheady. Dobra. To wszystko jakby skupiało się na tym, ponieważ Cruz zginął, to musieliśmy zrobić tą minigierkę, dlatego że w tym całym automacie był ukryty time-up, który potrzebuje Kira. No i właśnie my go żeśmy sobie wzięli i teraz musimy iść uratować Siga, dlatego że jeszcze jak Crew żył, to Crew wysłał Siga do właśnie misji w Underport. Więc dlatego nie bez powodu tam musimy się teraz udać. Swoją drogą zostały nam już tylko dwie misje, tak na dobrą sprawę. Bo teraz ta misja z Sigiem, później... nie, trzy. Ale nie licząc tej misji z Sigiem, to dwie. Więc finał jest coraz bliżej, moi drodzy. Czujecie ten zapach? No ja niestety czuję. Nawet nie wiecie, jak mi jest przykro, że to wszystko się teraz kończy z dniem dzisiejszym. No ale nic to, wszystko co dobre kiedyś się musi skończyć. Widzimy się za chwilę. Ogólnie to kontrolki tamtej misji były takie, że tak jak już wspominałem, mieliśmy 8 pól. 4 po lewej, 4 po prawej. Były tamte metalheady po lewej stronie i po prawej. Zasady tej minigierki były takie, że mieliśmy po prostu wszystkie metalheady zbić oprócz czerwonych naelektryzowanych, bo jak widzicie, czerwone naelektryzowane zabierały nam punkty. Żeby zaatakować metalheady po lewej stronie, trzeba było operować D-padem, czyli wiecie, góra, dół, strzałkami innymi słowy. A żeby zabić metalheady po prawej stronie, trzeba było, wiadomo, trójkąt, kwadrat, kółko X. To chciałem wam na spokojnie wtedy wytłumaczyć, ale musiałem się skupić na tej minigierce, dlatego że nienawidzę tej minigierki, dosłownie. Za dzieciaka ona mi tak pruła beret, że ja myślałem przez chwilę, że zrejczkwituję gierkę. To samo mój kuzyn zresztą. Ale na szczęście wszystko się zakończyło oczywiście dobrze. I Underport, moi drodzy, znajduje się właściwie tutaj. W tej oto wieżyczce. No. Wbijamy. A czemu kamera tak odwaliła? O co tu chodziło? No i mamy Titan Suit. I teraz oczywiście za pomocą Titan Suit będziemy musieli przejść dalej. I co jakiś czas będziemy musieli wdychać bąble, bo jak widzicie nasze... powiedzmy nasz tlen się będzie tutaj kończył. Jestem ciekaw, jak tutaj Sig się w zasadzie dostał. Bo to trochę nie jest normalne, że bez Titan Suit, bo tylko jest jeden Titan Suit w Underporcie. Chyba że on miał jakiś swój Titan Suit. Sig mnie jak za każdym razem zaskakuje, jeżeli mam być szczery. To jest dosłownie postać, która mnie zaskakuje. Za każdym razem. I tak, uważajcie na meduzowate metalheady, dlatego że one was mogą porazić prądem, co oczywiście będzie skutkowało z tym, że szybciej wam tlen ucieknie, no i zginiecie. Tak jak ja teraz. I muzyka, która teraz leci, to jest muzyka z kanałów. Troszkę szkoda, ale nie ma co tutaj się czepiać do Naughty Dog. Lepiej, żeby już dali powtarzający się soundtrack, niż dali jakiś nowy, który miałby tutaj nie pasować. Ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia. Być może dobrego, być może mylnego. I muszę uważać na te bomby, dlatego że już sobie trochę HP zniszczyłem. Skull Gemy, oczywiście. Bo jak żeby inaczej. Nie skomentuję tego. Dobra, jesteśmy z powrotem. Z oczywiście pełnym HP. Uwaga na bomby. Bo jak widzicie, bomby mogą nam trochę HP zerżnąć. Nie to, żebym ja się tutaj coś czepiał.
Dobra, gdzie my tutaj teraz musimy iść? Skupmy się na razie. Tutaj chyba. Nie, tutaj nie, czekajcie. Co mi się tutaj posrało? A, dobra, tędy trzeba iść. Dobra, już wiem. Już wiem, moi drodzy, idziemy tędy. Szybko, 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 uwaga na bomby. A! Dobrze jest. Dobra. Naładujmy HP. Świetnie. O, lecimy do góry. To teraz będziemy mieli full HP. Tak jest. Tylko co teraz trzeba zrobić, żeby tamte na dole się ogarnęły? Dobra. To trzeba zrobić. Musiałem przez chwilę się zastanowić. Ale jak widzicie, opłacało się. Raz a porządnie pomyśleć. I teraz będziemy mogli opuścić Titan Suit i dostać się chyba tak. Albo, a może z Titan Suit? Tam się trzeba będzie pozbyć Titan Suit. Dobra. Rozkminiłem. Sorki, że ja się tak skupiam, ale po prostu wiecie, nie chcę popełniać jakby zbyt banalnych błędów. Wolę to zrobić raz a porządnie. 299, dobra. Mówię, ja i mój kuzyn nie mieliśmy praktycznie żadnego problemu oprócz tego, że na początku nie ogarnęliśmy jakby kontroli Titan Suit. Tja, i właśnie to się kończy jak się kończy. Praktycznie zero checkpointów poza praktycznie dojściem do Siga, bo ponieważ tam mamy dopiero checkpoint. I wszystko od zera. Jako, że wy to już widzieliście, postaram się wam to teraz wyedytować, żebyście nie widzieli tego 500 tysięcy razy. Tak będę o was dbał. Nie musicie mi dziękować. Szybko, 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 dobrze. Wrócę się, mimo co. Dobra, 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 uciekamy, 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 uciekamy. Jest git, jest. O kurde. Dobra, mamy to. Patrzcie, jak ja w ogóle muszę tutaj ten, z jakim HP ja uciekam. Dobra, mamy to. Zaliczoną mamy tą sekcję. O Jezus Maria, myślałem, że to mi będzie, nie wiem, co najmniej wieczność trwać. O, Elo Sig, co tam u ciebie, brachu? Finders Keepers. Hey there, tough guy. Get your skinny ass over here and start shooting! Man, was I set up! Crew sent me down here to open some old doors with that ruby key you found. And when I did, metalheads came streaming in from some passage outside the city walls. Just like they were waiting for me. There's one! Crew's dead. Yeah? Well, he's lucky, because he would not want me to catch him alive. The metalheads must have promised Crew plenty for him to betray the whole city like this! Let's get out of here. Dobra. Zaczynamy misję eskortową. Musimy chronić dupę Siga. No ale z cutscenki, które żeśmy się dowiedzieli, wygląda na to, że Sig jest po prostu trochę zdenerwowany, że zabiliśmy Crew, ponieważ on chciał się osobiście z nim sprawić po tym, co zrobił. Czyli między innymi zdradził całe miasto. Shooting this is only gonna get it mad. Run!
W ogóle wspominałem wam, że muzyka Crew to był remix pierwszego bossa? W sensie soundtrack z walki z Baronem Praxisem numer 1. I think that's the last we'll see of him. Dobra, na razie ta stonoga, która nas teraz goniła, została troszeczkę obciążona. Hehehe, jakkolwiek to brzmi. No i cóż. Co ja tu mogę powiedzieć? Muzyka tej dżdżownicy to był też remix bodajże drugiego bossa, z tego co dobrze się orientuję. Jeżeli źle się orientuję, to tutaj będzie jakby napis, czy przekręciłem, czy nie. A teraz lecimy do przodu. I robimy zagadki, oczywiście. Bo musimy pamiętać, że stonoga na nas tam czeka. Ona jeszcze nie zginęła. Tak. Sick jest teraz zajęty metalheadami, które w sumie teraz z automatu zginęły, bo gdybyśmy długo siedzieli przy tej zagadce, to on by w nieskończoność z nimi walczył do takiego stopnia, że no trochę HP by miał odjętego. Jak widzicie, co najmniej ich 4 wybił, gdzie tam przynajmniej z jednego tylko widziałem, więc no. Sick jest dobry aparat, bo wygląda na to, że z jednego Metalheada jest w stanie uzyskać 4 Skull Gemy. No proszę. Great. Here comes that bad boy again. No i po raz kolejny pościg z bardzo badassową piosenką. Znaczy piosenką. Ciężko to piosenką nazwać, bardziej muzyką. Ale wiemy o co. Wiemy o co chodzi. Kurde, nie! Ale by mnie dopadło to gnoisko jedne. O Jezus Maria. Nie! 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 I wszystko od zera najgorzej. Nie! Ale fail. Dobra, runda druga. Korzystając z chwili, gdzie na nowo zaliczamy tę sekcję, to porozmawiamy może o tym, co się jeszcze wydarzyło, zanim dostaliśmy wskazówkę, że mamy iść do Underport. Otóż usłyszeliśmy tam głos Vina, który niestety zginął. Te metalheady, które dostały się do miasta, spowodowały, że Vin zginął. No i niestety, cóż mogę powiedzieć? Dobry z niego kumpel był. O Jezus Maria, przepraszam, nie chciałem. Let's go, we're almost to the elevator. Looks like we finally lost them, Chili Peppers. Piece of cake, huh? Now you boys are real wastelanders. I say it's time we take this fight to the metalhead leader himself. What a trophy he'll make. We find a way to juice up Mars' old gun, and then boom, baby! We storm the nest, guns blazing. Hell, we'll take them all on together. You and me, side by side. Nothing'll stop us, cause we're... Shit! So, what's plan B? No. Tak więc, jak widzicie po tej cutscence, chyba Sick jest kolejną ofiarą, która zginęła. Ponieważ metal dżdżownica się nim zajęła. Ale wracając do Vina, kurde, bardzo mi jest szkoda Vina. Chłopak się poświęcił. I swoją drogą zdradził nam pewną rzecz. Że za tym wszystkim, za tym, że metalheady dostały się do miasta, stoi Kor. Czyli Kor jest sabotażystą. Kor nas wszystkich zdradził. Wiecie, co to oznacza? No, ja też tak myślę. This is Kira. Thanks for getting the artifacts, guys. It's strange. The time map had a bunch of old coordinates in it. Come see me at the stadium. Ja też tak myślę, moi drodzy. Kor po prostu musi dostać porządny wpierdziel. Ale myślę, że większość z was się domyślała, że Kor jest zdrajcą. Było dużo przesłanek na to. Ja wam mogę nawet zresztą powiedzieć, jakie to są. Otóż
Był jeden moment w grze, gdzie był komentowany wygląd przywódcy Metalheadów, że tam był mały dialog pomiędzy Jackiem bodajże i ekipą, jak może wyglądać przywódca Metalheadów. No i tam Daxter oczywiście, jak to on, bo on w tej części jest strasznie taki gburowaty i każdego zaczepia w bardzo chamski sposób, skomentował, że pewnie przywódca Metalheadów no jest brzydki, czy coś ten deseń. No i oczywiście to jest taki, powiedzmy, mały pstryczek w nos, aczkolwiek Kora można było zauważyć wtedy mega zdenerwowanego. Czyli jednak wiedział, że to chodzi o niego. Były oczywiście przesłanki, że to jest on. Mimo, że nie do końca sprawdzona jest jedna rzecz, mianowicie tutaj Mr. Chomsky mnie poprawił, którego serdecznie pozdrawiam. Odnośnie dialogu między Peckerem, Onin a Jackiem, że tam było odnośnie tego, że Onin gdzieś już kiedyś widziała Kora. Okazuje się, że po prostu nie do końca chodziło o to, co przetłumaczyłem. Mianowicie chodzi o to, że według Onin Kor po prostu kogoś jej przypomina, że do kogoś jest podobny, ale nie wie za bardzo do kogo. A ja już, jak to ja, musiałem odpłynąć, że tak powiem, ze swoimi teoriami. Więc za to serdecznie przepraszam, że za bardzo tutaj poleciałem, że tak powiem, z wytłumaczeniem. Chciałem to zrobić w jak najlepszy i profesjonalny sposób, a wyszło jak zwykle zresztą. No ja to mam szczęście w nieszczęściu, jak to mawiają. No i teraz lecimy do warsztatu. Uważamy przy okazji na Metalheady, ponieważ jak widzicie, skurczybyki nie dają za wygraną. Jeszcze tutaj te niewidzialne Metalheady chodzą, to już w ogóle. Ta, Jackie Daxter, wielki plakat. I Kira na nas czeka właśnie tutaj. The Rift Rider's finished, but if my father's right and the ring is somewhere in the Metalhead nest, how are we going to get the Rift Rider there to use it? Look! Bruno just knew friends would need lift if Metalheaders attack. Bruno, you to me! Lucky balloons are finest lifters in world, but they is easy target. Right, you guys get the Rift Rider to the nest. I'll stay here and defend your takeoff and getaway. Once again, being your friend sucks! I want to go in the balloon! You keep stadium safe while we prep balloon for lift away. Oh no, here they come! Metalheaders! Tia. Więc mamy teraz misję po raz kolejny eskortową, gdzie musimy tutaj chronić młodego Seimosa, starego Seimosa, Brutera oraz Kirę. No wiecie, mimo że ich nie ma, to jednak ich technicznie chronimy przed Metalheadami. Ponieważ jest tutaj wysyłana banda Metalheadów, która składa się z Skorpionów i w zasadzie z tych Metalheadów strasznie słabego typu, o ile dobrze tutaj mogę powiedzieć. Po prostu słabe ogniwo zostało tutaj wysłane. No i musimy ich właśnie tutaj chronić, bo oni mocno obrywają. I przy okazji później sobie Skaldżemy zbierzemy, o ile one jeszcze zostaną. Miejmy nadzieję, że tak! Dawajcie, dawajcie. Tak, do tego miejsca muszą oczywiście pójść z tym z tą maszyną, która nas zabrała do Haven City, czyli do przeszłości. Floating away while we die down here. We'll meet near the nest. See you soon, Jack. Be careful. Yeah, Jack. Be careful. Jack. Core. Construction site.
Okej. Więc zginęło mi się, ale i tak mi zaliczyło to, więc spoko. Więc tak, nasi przyjaciele polecieli do gniazda Metalheadów. No i musieliśmy ich, że tak powiem, eskortować, jak zresztą widzieliście. I teraz mieliśmy wiadomość od Cora, ponieważ musimy dostać się teraz do Construction Site. Do tego nowego itemu. Itemu, kuźwa mać. Ja to jestem dobry. Zamiast powiedzieć, że to są znaczniki na mapie, to ja na to itemy mówię. Pomidor 2020, bez kitu. Musimy dostać się do Construction Site, które teraz jest zaznaczone tym jako ten żuraw albo ten dźwig. Whatever. Wiemy, o co chodzi. Więc lecimy w te strony.